Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję prawdziwej bestii wśród głośników bezprzewodowych, czyli Nine Rock. Na sam początek przejdźmy do samego wykonania głośnika. No, trzeba przyznać od razu, że jest to chyba największy produkt, jaki recenzowałem kiedykolwiek na swoim kanale. Naprawdę głośnik jest bardzo, bardzo duży. Myślę, że na jego długość spokojnie kilka długości tabletów by spokojnie tutaj weszło, więc to powinno już obrazować się, że ten głośnik jest dość duży. Ale również zauważyłem, że jak na jego rozmiar jest też on całkiem lekki. To jest też takie właśnie zaskoczenie z mojej strony. Do wykonania głośnika użyto tworzywa sztucznego, które jest leciutko gumowane. Tworzy to na pewno bardzo fajny efekt designerski, jeśli chodzi o wrażenia dotykowe. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że tworzywo sztuczne gumowane w tym wypadku lubi zbierać niestety drobiny kurzu na sobie, więc trzeba po prostu co jakiś czas odpowiednio przeczyścić nasz głośnik. Same maskownice głośnika zostały wykonane, wydaje mi się, że z jakiegoś stopu metalu. Być może jest to aluminium, które zostało polakierowane na kolor czarny. Na pewno też tworzy to bardzo fajny efekt. Sama maskownica też bardzo, naprawdę bardzo fajnie pod względem wyglądu swojego wygląda. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że ten materiał, kiedy uderzymy w maskownicę jakimś elementem, może się wgiąć, więc na pewno ma to tendencję do wginania się, więc trzeba na pewno na maskownicę uważać. Z tyłu umieszczono zaślepkę. Zaślepka, która ma w sobie uszczelnienie. Warto w tym momencie na pewno powiedzieć, że głośnik jest wodoodporny, ma certyfikat IPX3. Więc w tym momencie również warto wywnioskować, że nadaje się na jakieś właśnie letnie wypady nad wodę i tak dalej, więc bez problemu na jakiejś działce nam pogra. Pod tą zaślepką mamy kilka portów, mamy dwa porty jack 3,5 mm, jeden służy do podłączenia smartfona, kiedy nie chcemy streamować muzyki za pośrednictwem Bluetooth. Mamy również złącze USB z natężeniem na wyjściu 1 A, które posłuży nam na przykład jako powerbank do naszego telefonu, ale niestety właśnie ze sprawą tego, że ma ono natężenie na wyjściu tylko 1 A, będzie niestety większość smartfonów dość długo ładować. Kolejny przycisk jest to przycisk, który posłuży nam za sprawdzenie, ile naładowania mamy w baterii w naszym głośniku. Jest to w formie 5 białych diod zrobione. No i ostatnie złącze jest to złącze do zasilania. Tutaj warto powiedzieć na pewno to, że samo ładowanie baterii trwa dość długo, natomiast czas grania jest to w okolicach, podczas moich testów wyszło około 8 do 9 godzin odtwarzania muzyki. Na górnej części głośnika umieszczono panel z przyciskami funkcyjnymi. Warto powiedzieć to, że kiedy włączymy głośnik, wszystkie przyciski poświetlają się w bardzo fajny sposób na kolor biały, także jeśli chodzi o logo producenta. Natomiast przycisk telefonu, taki właśnie ze słuchawką telefonu, który służy również do parowania naszego urządzenia, naszego smartfona, tabletu z głośnikiem, świeci się na kolor niebieski. Jeśli chodzi o te przyciski, mamy tutaj przycisk power, przycisk od właśnie parowania, odbierania połączeń głosowych. Tutaj w tym momencie warto również powiedzieć, że sam głośnik posiada zestaw głośno mówiący, więc możemy przez niego również prowadzić rozmowy głosowe. To jest bardzo fajna rzecz. Obok mamy przycisk do wznawiania bądź zatrzymywania utworów. Mamy dwa przyciski do sterowania pomiędzy utworami. Mamy również dwa przyciski do sterowania głośnością. Co do łączności samego głośnika, mamy tutaj Bluetooth 4.0, mamy zasięg do 10 metrów, ale także mamy moduł NFC, dzięki któremu możemy w bardzo prosty i szybki sposób sparować nasze urządzenie z tym głośnikiem. Natomiast jeśli nasze urządzenie nie obsługuje NFC, możemy także to zrobić bez problemu za pośrednictwem Bluetooth, z tym nie ma tutaj najmniejszego problemu. Moc głośnika to 50 W. Mamy tutaj dwa głośniki wysokotonowe, dwa głośniki średniotonowe oraz subwoofer. No muszę Wam powiedzieć, że jakość dźwięku jest naprawdę dość fajna. Ja tutaj bez problemu nagłośniłem praktycznie cały mój salon, który tak naprawdę jeśli chodzi o powierzchnię jest dość duży. Zadowoliło mnie bardzo podbicie basów tego głośnika, natomiast też jednak wydaje mi się, że troszeczkę lepiej mogły być odzorowane wysokie tony. Takie mam oczywiście wrażenie. Natomiast wiele rzeczy możemy tutaj zgubić
za pomocą po prostu equalizera, który mamy w smartfonie, możemy też to sobie odpowiednio do swoich preferencji wyregulować, ale ja osobiście muszę Wam powiedzieć, że z jakości audio byłem naprawdę bardzo zadowolony, no i ten głośnik tak naprawdę potrafi nagłośnić bardzo, bardzo dużą powierzchnię, więc jak najbardziej przyda się na jakichś imprezach w plenerze, na jakiejś działce, to jest żywioł tego głośnika, tak to właśnie można ująć. No i właśnie w połączeniu z tą wodoodpornością, czyli certyfikat IPX7, też jest to właśnie taki głośnik, który posłuży nam właśnie na letnich wypadach za miasto. Dobra, tak więc to jest na tyle, jeśli chodzi o recenzję głośnika bezprzewodowego Nine Rock. Na pewno nie jest to taki kompaktowy głośnik, który możemy zabrać ze sobą wszędzie. Jest to bardziej głośnik taki stacjonarny, bądź właśnie tak jak ująłem to na różne wypady za miasto, na letnie wypady, właśnie na jakieś imprezy. Naprawdę imprezę myślę, że bez problemu powinien nagłośnić właśnie ten głośnik. Co do ceny deklarowanej przez producenta, jest to 1299 zł. No i wydaje mi się, że za to, co otrzymujemy z tym głośnikiem, jest to jak najbardziej cena adekwatna, chociaż wydaje mi się, że przydałaby się tutaj jakaś aplikacja mobilna do tego głośnika. Tego niestety zabrakło. Ja w sklepie Play niestety żadnej aplikacji tego producenta do głośników niestety nie znalazłem. A szkoda, wydaje mi się, że to by się przydało. Natomiast jeśli poszukujecie głośnika bezprzewodowego, który potrafi nagłośnić dużą powierzchnię, jest dość lekki, tak naprawdę stosunkowo dość lekki, nieproporcjonalnie do swojego rozmiaru i jakość dźwięku naprawdę zapewnia na dobrym poziomie, to z czystym sumieniem jak najbardziej Wam polecam Nine Rock. W tej recenzji to jest na tyle. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górze. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału. Natomiast ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.